Scribe it. Do it yourself. You have access just as I do. O Boże, moment. Aż sobie fotkę tego zrobię, bo nie chcę tego stąd zabierać. Ale dobra, mamy jakiś plik. Jeszcze raz to sobie teraz na spokojnie przeczytam, żeby mnie tutaj nikt nie złapał, żaden strażnik na myszkowaniu. Dobra, jest ładnie napisane. Ważne, dostarczyć sekretny plik projektu Syrena. Adres wymaga przygotowań. I zaraz obok tego coś zostało szybko dopisane. Zrób to osobiście. Masz dostęp dokładnie tak jak ja. Plik jest tam, gdzie zawsze był, na serwerze. Wyszukaj nazwę Mermaid, czyli Syrena, i kod to Eternal Life 85. Idziemy zbadać serwer zatem, moi drodzy. Dobra, zaczyna się to ładnie łączyć ze sobą w całość. Dobra, czyli jednak Stefan współpracuje z Ernstem, czyli czy nie? Może tak? Chuj wie, dobra. Skorzystajmy z komputera zatem. Co my tutaj mamy? Jak kurwa, przecież to jest ten pieprzony serwer. Przeszukałem te pliki. Czy może muszę zgarnąć ten plik i wtedy dopiero mi pozwoli to zrobić? No bo jakby... Przeczytałem, myślałem, że mi wystarczy to przeczytać, ewidentnie nie. Dlatego po prostu to stamtąd podjebmy. Skoro muszę, no to muszę. Wybacz Ernst. Może się nie połapie wystarczająco szybko, że coś mu zniknęło. Dobra, memo od Stephena. Mam to w takim razie. Czy teraz będę mógł na serwerze ministerstwa wyszukać to, co chcę wyszukać? Bo nie miałem tam żadnej możliwości interakcji, kiedy chciałem, więc może teraz? Halo, komputerku. High level offices. Wybierz akcję. Yeah, mamy to, dobra. Wyszukaj w takim razie Syrenę. Obiekt wyszukiwań wymaga zwiększonego poziomu dostępu. Proszę wybrać profil pracownika. Ernst Müller w takim razie. Proszę hasło. O, nawet nie muszę tego jeszcze raz wpisywać. Cudownie. Poprawne hasło. Wyświetlanie wyszukiwań pod hasłem Syrena. Jedno dopasowane. Sekretny plik. Projekt Syrena. Let's go. Sekretny projekt jest zaszyfrowany. Proszę wprowadzić hasło. Ojej, jak to było? Eternal Life. O Boże, Eternal Life. Sekretny projekt wielkiego wodza o nazwie Wieczne Życie. Kurwa no. Może chcą zamknąć jego mózg w maszynie. Albo przetransferować do nowego ciała. Dobra. Eternal Life 85. Let's go. Hasło poprawne. Sekretny plik. Dobra, nie będę już tego tak czytał. Największa Unia zarządza tym Ernst Müller. Oryginalnie pod badanie. O Jezus Maria. Jakieś badanie dotyczące teoretycznego przywrócenia do życia i zdalnego kontrolowania martwych komórek. Kurwa! Chcą przywrócić wodza do życia i kontrolować go, żeby wprowadzać zmiany. Jakie pojebane. Po wielu nieudanych próbach, pomyślne testy na wielkich, na jakichś tam małpach zostały przeprowadzone ostatnio w ramach eksperymentu. Stało się to możliwe dzięki specjalnym jakimś zbiornikom z siłą życiową? O! No nieźle, kurwa. Tego byśmy raczej nie chcieli. Wielki wódz, który żyje wiecznie, bo jest tak naprawdę ożywioną marionetką ludzi, którzy chcą wprowadzać swoją władzę. Niesamowite. Nie mam niczego nielegalnego chyba tutaj. Nie, no te rzeczy, które tam pozgarniałem, są totalnie legalne. Nawet opakowanie po Walkmanie. Tak, tak, tak. Przeszukuj mnie, przeszukuj. Tak, dobra. Rób co chcesz. Możesz mnie macać, gdzie ci się żywnie podoba. O Jezus Maria. Czemu... Dwa razy? O Jezus, nadziałem się kurwa dwa razy na jego... Mordo! Okej, tak, chcę wyjść, nie chcę przypadkiem wrócić, okej, już, dobrze. Za każdym razem jak się ten krawężnik przekroczy, to on odpala przeszukanie, nieważne czy już tu byliśmy, wychodzimy, wchodzimy, lepiej uważać. Dobra, byku, słuchaj, sprawa jest prosta. Wielki wódz umiera, a Stefan i Ernst chcą przywrócić go do życia, żeby potem kontrolować go jako marionetkę wykorzystywaną do przepychania swoich własnych praw i rządzenia krajem tak, jak się im podoba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo raczej to wielki wódz, jeżeli tam jest jakaś kontrola martwych komórek, a może po prostu chodzi o wskrzeszanie go, a kontrola tam była w trochę innym znaczeniu. Nie jestem pewien, czy dobrze to rozumiem. Frank, ty skurwy synu, co tam? słuchaj, popatrz kurwa na to, panie.
Okej, okay. Znalazłem to u Huberta. Słuchaj, 5 lat temu jakieś zagraniczne kraje były przekonane, że nasz wielki wód zniknął i jeden z tam kontaktów Huberta z zagranicy, Stefana, wysłał mu ten artykuł. Dyktator Wielkiej Unii zniknął po pogłoski o jego śmierci. I poznajesz, kto się znajduje w zdjęciu? O, nie wierzę! Wszędzie bym rozpoznał ten paskudny garnitur, to Miller! Znalazłem też całkiem zaskakujące zdjęcie w biurze Lotte. Ha, popatrz, nasz wielki lider, leżący niczym martwy w łóżku szpitalnym. Wygląda na martwego, nie? Wiedziałeś o tym? A, wiedziałem, te skurwysyny, nie miałem pojęcia! I Miller zaraz obok niego stoi. No ale to kurwa dowodzi wszystkiego, przecież ludzie oszaleją, w końcu nadszedł czas! Ale jakby co takiego wiedziałeś? Co to wszystko oznacza, Wolf? A, udowadnia to, że miałem rację. Coś jest nie tak. Jeżeli wielki lider był taki chory i nikt nic nie słyszał, to o co chodzi z dniem dzisiejszym? Jakkolwiek się wyleczył? A jeżeli nie, to kto nami rządzi? Jeżeli, cóż, był osobą taką jak ty czy ja, Frank? Ale to nie może być tak, nie wierzę, że to zdjęcie jest prawdziwe. Jest zdecydowanie prawdziwe, inaczej nie byłoby w biurze Altman i Miller nie byłby na nim. A potem Miller jest też kurwa na zdjęciu, to nie może być przypadek. Ale jeżeli to jest prawda, to jak wytłumaczyć, że wielki lider ma dać jakieś tam ogólne wystąpienie w telewizji? A, nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Cóż, przeczytałem też sekretny plik na serwerze ministerstwa, projekt Syrena. Stefan zrequestował ten plik od Millera. Potrzebował go, żeby się przygotować do pojawienia się naszego lidera. Miller, znowu kurwa Miller i Stefan? Wszyscy w tym siedzą. No ale przecież oni się nie lubią. Dlaczego? O co chodzi w tym pliku? Cóż, w 85 roku jakieś małpy zostały wskrzeszone i były kontrolowane wewnątrz jakiegoś zbiornika. Czekaj, co kurwa? Co to za nieludzkie? Co jest? Co się tutaj dzieje? Dlaczego Hubert potrzebował tego pliku? Ja też nie mam pojęcia. Wiem tylko, że wszystko się wydarzy w jakimś studiu telewizyjnym w ministerstwie, na najwyższym piętrze naszego departamentu. To dokładnie tam wielki lider da swoje przemówienie, powiedział mi to Hubert. Podczas koncertu tej zagranicznej grupy muzycznej będą miały te dwie rzeczy miały miejsce naraz. To jest nasza okazja. Frank, musimy wziąć kurwa prawdę i wepchnąć ją wszystkim do ryja. Musimy pokazać im, co się dzieje z liderem. I jak my to niby zrobimy? O, umieścimy specjalną ukrytą kamerę w studiu telewizyjnym twojego departamentu. I wtedy nagramy dokładnie wszystko, co się dzieje podczas tego przemówienia. Okej, okay, zrobię to. Jakby jakieś pomysły? O, musisz się tam wkraść, zainstalować kamerę i się wykraść. Skończone. O ta, łatwiej powiedzieć niż zrobić. O, możesz to zrobić, Frank. Przyszłość tego kraju jest w twoich rękach. Okej, dobra, zero ciśnienia. Okej, no to hej, teraz już wiesz wszystko, czego się dowiedziałem. Dobrze. Weź tą kamerę i ten ołówek, czy tam długopis. Okej, to jest jakiś tam, kurwa, wysoce zaawansowany nośnik danych, który otworzy każdy zamek. I rozpoznasz, jak wygląda kamera. Teraz jest tylko w tej chwili wyposażona w jakiś tam długofalowy odbiornik do kontrolowania z całego kraju. Aj, Frank. O? Jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, nie znasz mnie, rozumiesz? Nigdy się nie spotkaliśmy. Tak, rozumiem. Ja pierdola. No to się niezła akcja nam szykuje w takim razie. God damn. Zainstalować kamerę w studiu telewizyjnym na dachu ministerstwa. To był dach tego ministerstwa? Czekajcie, w ogóle jak wyglądają te rzeczy? Czy to jest nielegalne? Nie, jest totalnie legalne. Okej. No dobra, to mamy w takim razie super szpiegowską, ultra dojebaną kamerę, którą zamontujemy w studiu telewizyjnym, żeby nagrać dokładnie, co się tam dzieje i pokazać ludziom, że wielki wódz prawdopodobnie nie żyje, a jeżeli będzie żył i się pojawi ludziom, to jest tak naprawdę kontrolowaną, nieżywą marionetką. A potem co? Nie wiem w sumie co potem, to jest dobre pytanie. Czy ludzie na to odpowiedzą? Czy po tylu latach bycia tłamszonymi w ogóle na to zareagują? Ten już do roboty zapierdala, nie wiem czy będę miał okazję tam cokolwiek podłożyć, kiedy ich tutaj tyle jest. Dobra, przeszukuj mnie. Nic takiego tam nie ma. Wonderful, you may pass. Fantastycznie. Dobra, to pojedźmy sobie w takim razie zainstalować kamerę. A po co mi jest ten magnetyczny długopis, czy co to się znajduje? Ma mi pomóc otworzyć każdy zamek, ale nie wiem, do czego to mi do końca będzie potrzebne. Czy to jest to studio? To nie jest chyba studio, tak mi się wydaje.
to? Tam mam wejść? To jest ten zamek, który ja mam otworzyć? To są drzwi, o które chodzi? Nie jestem pewien. Tak, tak, ewidentnie. Bo jakby to nie wygląda jak studio. Ta kamera tutaj coś ma wyświetlać, a nie jakby chyba nagrywać. Bo to nie jest kamera, kurwa. To jest w ogóle hiding place też. Wydaje mi się, że muszę się dostać tam. Tylko jak ominąć Bruno Zweiga? Witam, panie Schwarz. Jest coś, co muszę zrobić w studiu telewizyjnym na dachu. A co takiego? Chodzi o przygotowanie się do przemówienia wielkiego lidera. Absolutnie nic nie może się tam spierdolić w dniu koncertu. O, dobrze. No to cóż, będę potrzebował pisemnego potwierdzenia. Okej, okay. Jakby musiałem zostawić w takim razie na dole, w moim biurze. Przyniosę ci później, ale najpierw mnie przepuść, żeby mógł wykonać swoją robotę. O, bez jakiegokolwiek tutaj papiera potwierdzającego cię nie puszczę. Takie są zasady. Zabierz swoje papiery, przynieś je w sensie i wtedy możesz wejść. O Boże, mordo, nie rób z tego takiego skomplikowanego, normalnie, galimatiasu. Przecież to nie zajmie dużo czasu. O, przykro mi, panie Schwarz, nic nie mogę zrobić. Ale proszę posłuchać, pracuje w pan w czwartym departamencie, prawda? Tak. No cóż, ma pan do czynienia z panią Grundig, Emmą Grundig. Tak, no, pracowaliśmy parę razy już w przeszłości. To nas trochę łączy. No to cóż, może pan pogadać o jakichś personalnych rzeczach między innymi tematami, prawda? Czy może wspominała mnie kiedyś? Nie wydaje mi się. Naprawdę nie? Nawet raz? Nawet jako, nie wiem, klauzula, subordynata, kurwa. Pracownika czy coś? Czy mógłby pan zapytać panią Grundig na mój temat, co ona o mnie myśli? Tak, oczywiście. O, fantastycznie. Muszę wiedzieć wszystko. Co ona myśli, co ona lubi, na temat czego się śmieje, o czym śni, po prostu wszystko. No dobra, okej, okay, mordo, zobaczę, co się da radę zrobić, ale na razie jakby okej. Okay. Pójdę po to zezwolenie. No, do zobaczenia, panie Schwarz. No dobra, Hard Shell Soft Core. Kurwa, ten ma dla mnie jakieś dodatkowe zadanie. Co to jest w ogóle za quest? Mogę ogarnąć mu jakiś romansik? Tak, no to jest to. Muszę zainstalować tą kamerę, będzie game over, ale mogę też pogadać z Emmą Grundig na temat... O Boże, zajebał się w niej totalnie. Ale wiecie co? Nichuja nie chce mi się tego kurwa robić. Będę z wami kompletnie szczery. Mam nieskończoną ilość czasu na zrobienie tego questa obecnego. Co trochę nie pasuje do tego, że koncert ma konkretny dzień, kiedy się ten koncert odbędzie. Ale wiecie co? W dupie mam to. Mam już 47 minut nagrania. Jesteśmy teraz w środku najbardziej kluczowych akcji, a ten strażnik założy się, że nie jest milutki i rebeliancki i w ogóle człowiekiem naszej sprawy. Dlatego ja chcę przewinąć ten czas na szybkości. W sumie mogę to zrobić nawet sprawniej, jeżeli zjadę sobie piętro niżej i po prostu wpierdolę tutaj jakąś godzinę 20. 8 godzin poczekam. Ten pójdzie na swoje obchody. I powinno być ok. Mam tutaj opcję czekania, więc dziabnę sobie tutaj. A niech będzie nawet te 8 godzin. Co mi szkodzi? Kim's Call. Task completed. Nagle teraz Kim's Call jest task completed? A zresztą nieważne. O nie, dzwoni teraz coś. O kurwa. Dobra, moment. To odbierzmy telefon. Nie zauważyłem, że mi znowu przerwało przed czasem. Halo, tu. A, pewnie się znowu rozłączyli. A nie odebrałem za późno. Jezus Maria, czy ona mi wysyła sygnały morsem? Że ją na przykład tam tyrają, nie wiem, ścieli jej wszystkie włosy, bicze wodne, tylko takie bicze wodne nie fajne, że hehe, jak w akwaparku, tylko takie pojebane bicze wodne, że ją po prostu mają taki sznur wypełniony wodą, żeby miało większą, wiecie, bezwładność i ją napierdalają tam. Kochaj mężczyzn! Kochaj mężczyzn! Ta kurwa, Zenon, wiesz, to leczenie to jednak przełomowe wynaleźliśmy, na pewno podziała, czekaj tylko na efekty. Ale Bruno, kurwa, 700 osób już tak leczyliśmy i wszyscy zmarli. No to co my teraz z tym zrobimy? A, nie pierdol tam głupot, jesteś przeciwnikiem postępu. O Boże, dobra, wypierdalaj, panie strażniku, ja mam tutaj ważne rzeczy do zrobienia. To brzmi na najlepszą opcję, żeby tutaj się dostać do środka. On teraz idzie sobie przeglądać to i owo. Przyspieszmy ten proces i cyk! Filmik! Nie wierzę! And now, with Frank's camera, perhaps the people will finally see the things as they truly are. Ja pierdolę.
A czyli to jest miejsce, w którym ten wielki wódz jest cały czas zamknięty w tym swoim zbiorniku jebanym. I po prostu odpalają transmisję i tyle. Jesus! No to intrygujące w takim razie się zrobiło. Czyli to nie jest tak, że on przez 5 lat nic nie robił, mieli stare nagrania, tylko on od momentu swojej śmierci był trzymany po prostu w zbiorniku jako taka marionetka do napierdalania swoich nagrań w ich studiu tutejszym. Proszę, proszę. No w sumie jest to bardziej rozsądna opcja niż nagłe ożywienie 5-letniego ciała martwego, które dawno temu by się już rozłożyło. Chyba, żeby go zamrozili. To w sumie nie był to aż taki głupi pomysł z mojej strony. Wolf, słuchaj mordo, ale normalnie się podekscytujesz, jak się dowiesz, aż sobie chyba czekoladę kupię, żeby się pocieszyć i sobie ją opierdolę. Szkoda, że nie ma tutaj takich opcji, jak na przykład kup sobie nielegalną czekoladę i ją zjedz i plus 7 do na przykład samopoczucia. Dobra, lecimy dalej. Plan jest realizowany. O, Frank, kurwysynu, co tam? Słuchaj, zamontowałem tą kamerę, naprawdę pojebane rzeczy tam są, jakiś tam ekran, który monitorował funkcje życiowe i tak dalej. A ktokolwiek widział, że to robiłeś? Nie wydaje mi się, nikogo nie było dookoła. Dobry chłopiec! A więc co, teraz możemy obserwować, co się będzie działo w studiu, tak? Tak, ale to za mało. A co jeszcze nam brakuje? Jakby jest coś, co potrzebujemy, nie? Znaczy, to było to, czego chcieliśmy, prawda? Pewność. W końcu będziemy mogli zobaczyć na własne oczy, co się dzieje z wielkim wodzem. Ale to nie tylko my mamy to zobaczyć. My już podejrzewamy prawdę. Tak, naprawdę. Tak, chłopie, wszyscy muszą to zobaczyć, rozumiesz? Wszyscy! Kiedy wszystkie te masy zobaczą na własne oczy, jak bardzo byli okłamywani, powstaną. Wtedy będą źli, bardzo źli, Frank. Ich złość rozpierdoli ten zgniły system. Niebo będzie świeciło, będzie się od nich odbijał, kurwa, blask ognia oczyszczenia. Wow, mocne teksty, Wolf. A rzeki zamienią się w czerwień za pomocą, znaczy, kurwa, rzeka będzie spływała krwią ludzi, którzy tutaj nas cisną. A ślinie się. I ludzie w końcu będą wolni. To brzmi... naprawdę nieźle, Wolf. O, nieźle to brzmi. Fanta kurwa stycznie, Frank. Będziemy pracowaliśmy, żeby doszło do tego dnia od lat. A moja córka, czy będzie jakby... Is she going to free those before or after? Dobra, kurwa, córka będzie wolna? O, nie martw się, Frank, twoja mała Lynn będzie z powrotem z tobą już niedługo. Jesteś po właściwej stronie, Frank. Piękna przyszłość na ciebie czeka. W nowej erze ludzie jak ty są potrzebni. Ale w końcu nadal musisz zrobić jedną rzecz. A co to takiego? Musisz ogarnąć tego menedżera zespołu, Łukasza Szmolkę, żeby podmienił sygnały z kamery podczas przemówienia wielkiego lidera. Cały kraj będzie oglądał albo na miejscu koncertu, albo w telewizji. Użyjemy tego momentu, żeby pokazać ludziom prawdę. Moje źródła mówią, że Łukasz Szmolka organizuje ten event. Po prostu musisz namówić go, żeby zamienił te sygnały podczas przemówienia, żeby zamiast, kurwa, rządowej kamery, nasza kamera nadawała. Ale jakby dlaczego Szmolkę miałby nam pomóc? Nie wiem, kurwa, chłopie. Może go jakoś przekonasz, ostatecznie jest z zagranicy. Jeżeli on tego nie zrozumie, musisz jakoś go pocisnąć, przekonać go, nieważne jak. Chodzi o przyszłość, Frank. Okej, dobra, zrobię, kurwa, tylko mnie tą gitarą nie lej. Robisz dobrą rzecz, Frank. Niech żyje nowa era. Kiedy już wszystko zrobisz, spotkajmy się przed ministerstwem. Przed ministerstwem? A co my tam chcemy robić? A, zobaczysz. Venceremos, cokolwiek to oznacza. Nie wiem, może jakieś hiszpańskie zawołanie motywujące w stylu jej, tak. Maybe. Life is life. Dobra, pan Łukasz Szmolkę to chyba powinien być w swoim domu. Zagadajmy z nim od razu w takim razie. Peephole for the people, czyli Judasz dla ludzi. A raczej dziurkę od klucza, tylko do podglądania. Ho! Nie, czekajcie. No kurwa, lambadziaro, szmaciuro, na wanisza siadaj. O, Schwarz, słyszałeś? Niedługo się zacznie. Tak. Ale jakby co się zacznie, co takiego? No kurwa, mind rapik, byku. Zespół, koncerty, dupeczki, kokaina, powód, dla którego tu jestem. To się zaczyna. I tak jak powiedziałeś, nieważne jak smutny byłby twój kraj, no to cóż, tam gdzie będą moi chłopacy grali, to kurwa, dobry stadion jest, dobry.
100 tysięcy widzów na miejscu, o w chuj! No i cóż, kiedy chłopaki zagrają swój super hit, nic nowego na północy, kurwa, ludzie oszaleją. No i wtedy cała ta rzecz będzie, kurwa, na żywo leciała w całej telewizji. Ale to dobrze, prawda? To dobrze, kurwa, zajebiście. No i ostatecznie cóż, to będzie największa publika ever dla Mind Rap. Gratulacje, fantastycznie. Mordo, mam kraj do rozjebania. No dzięki, kurwa, mordeczko. No ale cóż, po tym mam dość. Jakby chciałbym już w końcu się udać do mojej federacji. Kurwa, no i co ja mam teraz robić? Talk to Lukas Szmolkę. Byku, ale jakby o czymś innym jeszcze chciałbym z tobą pogadać. Nie wypierdalaj mnie tak stąd. Okej, dobra. Masz momencik dla mnie, byku. No kurwa, no ostatecznie te przygotowania to już napierdalają, byku. Mój telefon to dzwoni. Dwie gitary dalej, kurwa, są na tle, bo jakiś tam rozjebany, kurwa, strażnik graniczny chciał sprawdzić je, czy mają potencjał balistyczny. A teraz nawet mi, kurwa, nie mów, że jest więcej problemów, byku. Nie, spokojnie, dobra. Mordo, generalnie planujemy rebelię i chcemy, żebyś podmienił podczas przemówienia feed z kamery jednej na kamerę drugą, okej? Ale cóż, no ale kurwa, w oficjalnych, kurwa, tych dokumentach mówią, że tam koncert będzie na tam feedzie numer 1, przemówienie numer 2, nic nie mówię o numerze 3. No cóż, są problemy z tym drugim kanałem, dlatego zrobiliśmy trzeci. Aha, dobra, czyli on niekoniecznie mówi mu o prawdzie, że to rebelia, no bo w sumie czemu miałby się zgodzić? Kurwa, naprawdę? No i dlaczego mi to mówisz? Przecież technicy mają się zająć takimi rzeczami. Ja chciałbym, żebyś ty się tym zajął, Lukas, bo jesteś taki męski i odpowiedzialny. Na pewno się upewnisz, że wszystko dobrze zadziała. No kurwa, no śmieszne, powiem ci śmieszne. Stefan nic mi o tym nie mówił. Jest możliwe, że ty, kurwa, nawet nie jesteś tutaj oficjalnie, byku, co? Nie kłam, co się odpierdala? Okej, dobra. Mordo, spokojnie, posłuchaj, zanim będziesz oceniał. Chciałbym, żebyś pomógł nam pewną szaradę rozpierdolić. Dlatego jest to ultra kluczowe, żebyś podmienił tą transmisję na kanał trzeci, żeby nasza kamera pokazywała wielkiego wodza podczas przemówienia. I błagam cię, kurwa, pomóż nam! Nasz kraj jest wielce zagrożony. Nie. No kurwa, no to trochę popierdolone. Ty mówisz serio, nie? No tak. No kurwa, mordo, nie mogę tego odjebać za ciebie. Jeżeli tutaj jakieś słowo się wydostanie, no to mnie rozpierdolą. Ja mam rodzinę, kurwa. Chcę stąd wyjechać w jednym kawałku. Wyglądasz mi na spoko zioma, Schwarz. No ale kurwa, nie pomogę ci, ryzyko jest za duże. Dobra, słuchaj, czego kurwa chcesz w zamian? Mów. Chcesz mnie kupić, kurwa? 3000 dolarów. Co? Pojebało cię? No jeżeli mam, kurwa, ryzykować życie, to lepiej, żeby było to warte paru następnych lat, co? Dobra, proszę bardzo. Proszę, tutaj są pieniądze. Ale kurwa, w zamian za to mam nadzieję, że spełnię swoje zadanie. Zrozumieliśmy się? No kurwa, dobra, dostaniesz. Przepraszam, ten swój kanał trzeci, byku, i dzięki za hajs. Miłego koncertu, panie Schwartz. A jeden z moich ulubionych głosów. Kurwa, bang! Zrobiliśmy! Jeszcze od razu było hajsiwo. 16 400. O, mam ochotę zrobić jedną ostatnią rzecz jeszcze zanim tutaj. Czy jest ktoś, kto mnie ultra wkurwia? Mogę kogoś wprowadzić? Nie ma już nikogo, kto chce mieszkać. Kurde, no. Ta rodzinka dużo przeszła. Nie mam... Czy ja mam jakieś dowody na nich? Tina? Nie. No to jest Maria, ale już ją tam poszantażowałem. Dobra, nie. Chciałem dla Becky jeszcze kogoś wywalić na koniec, jakieś pieniądze zarobić albo szantażyk, ale wiecie co? Jestem w tej chwili oficjalnie rebeliantem. To już troszeczkę nie jest moment na robienie rzeczy zgodnych z zaleceniami ministerstwa. Koniec bycia ich pieskiem na posyłki. Zresztą chłopcem, nie wiem, psa, nie zaufałbym aż tak bardzo psu z przesyłką, którą bym chciał nadać, ale to nieważne. Totalnie, kurwa, nieważne. Lecimy to, spotykamy się przed ministerstwem. No i zobaczymy, co to dalej będzie. Zobaczymy, czy ta nasza ścieżka będzie prawidłowa, czy nieprawidłowa. Czy podjąłem dobrą decyzję, czy też nie. Kurwa, rachunek, chuj w dupę temu rachunkowi, nie płacę go. Jebać czas i prawo, jebać wszystko, co w tym kraju. Oprócz mnie oczywiście, finish it. Piękna nazwa questa. Czas zapisać, gdzie jest Wolfik. Kurwa, Wolfik. In front of the ministry. Dlaczego nie ma tutaj Wolfa? Wolf, mordo. Kajżeś jest. Stop, freeze. To, cel twojego przybycia. Dobra, chuj w to. Sprawdzaj mi tą torbę, jak chcesz. Przylas, kurwa, dobrze.
Gdzie on się tutaj ustawi? Podejdzie tutaj, czy... Nie, dobra. O Jezus Maria, dobra, puść mnie już, chcę ze skumplem pogadać, tylko na fajurę wyszedłem. Robimy to, robimy. O kurwa, no w końcu przylazłeś, mordo, w końcu przylazłeś. No przyszedłem tak szybko, jak mogłem, byłem tutaj pierwszy. Przecież miasto jest pełne ludzi, wszyscy chcą zobaczyć koncert. No i kurwa, niedługo się dowiedzą wszystkiego w wielkim wozu. No i co wtedy? A wtedy, drogi Franku, nasza godzina wybije. Ludzie wkurwieni będą, pójdą za nami i rozpierdolimy ten terrorystyczny system. Nic nie będzie mogło nas zatrzymać. I wtedy, cóż, ostatni kurwa imperialistyczni strunociągcy przepadną. Strunociągcy. Czas odciąć głowy hydrze, wszystkie naraz. Hydrze? O, masz, weź tą paczkę, Frank. Ale to jest... To jest bomba! Zbudowana i eksperćko zapakowana przez egzekucjonerów tego systemu. Przez wykonawców, kurwa, znacz się. I teraz musisz mi ją z powrotem zanieść do centrum ich siły. Głowy muszą się dzisiaj potoczyć, żeby jutro świat mógł być wolny. Wszystkie głowy na raz. Chcesz, byś zabrał tą paczkę i wrzucił ją u góry do projektora. Wszyscy kurwa ważni ludzie będą zebrani przed tym ekranem w momencie, czekając z niecierpliwością na koncert. O kurwa. Wydaje mi się, czy to jest jakby taki wybór, który ja mogę podjąć, że albo jakby wysadzę tą bombę, albo nie wysadzę. Sprawdzimy to sobie. To jest jedna rzecz, którą chcę sprawdzić, bo to będzie wymagało niezbyt długiego cofnięcia save'a. Stuku. W końcu, kurwa, czekałem na to tak długo! A, wiedziałem, że kurwa, prawdziwy mężczyzna kryje się pod tą miękką kopułą pizdy. Idź. Idź, albo będzie za późno. Weź bombę i wpierdol ją tam do tego pokoju z projektorem. No i cóż, wypierdalaj w podskokach. Będę czekał na ciebie tutaj przed wejściem. Gotowy? Jestem gotowy. Dawaj mi tę bombę, zrobię to. Proszę bardzo, wiesz co robić, zrób to, Frank. A jak mam się jakby przedostać przez tą antyterrorystyczną policję? O, nie martw się, kurwa, wszyscy są na koncercie. Są jakieś tam plotki, że ruch oporu planuje zaatakować stadion. Dawaj, Frank. Wow, a to co, nie będzie mnie sprawdzał, kurwa, ten suspicious package? Czy to jest nielegalne? Nie, nie jest nielegalne, to w takim razie on nie powinien mi się tego czepić, nie? Zajebisty bug check, naprawdę. Gdyby ludzie pracujący na lotniskach tak samo się przykładali do swojej roboty, to naprawdę żylibyśmy w ciekawych czasach, panie strażniku. Ciekawe, bo to jest bardzo... Nazywa się podejrzana paczka i wygląda jak jebana bomba. Ale co za problem, jest żaden problem. Ci już tutaj pięknie oglądają, miłego oglądania w takim razie, pani Lotte, panie Hubert, miło się z wami tutaj gadało. Wypierdalam! A to za 19 godzin dopiero będzie miało miejsce. Ci już czekają. Kurwa, 19 godzin czekać na koncert przed wejściem? Spoko, no mi by się nie chciało. Ja tam ich nie będę oceniał. Dobra. Tiruriru, zobaczmy w takim razie Wolfik. Zrobione. O, dobre uczucie, nie? Świat już nigdy nie będzie taki sam. I to jest bardzo dobra rzecz. The entire nation was eagerly waiting for the concert to begin. Some a little more eagerly than others. Excitement rose when the supporting act finished. Before the main act, the great leader was supposed to give a speech. He did, and the entire nation was watching. When Schmolke switched the cameras in the great leader's studio, the entire nation saw that their beloved great leader was nothing but a puppet. A puppet in a fish tank, even. Lotte decided that it was high time to press the button and detonate the bomb. Lotte? Only, as you, me, and Frank knew, the bomb wasn't quite where she expected it to be. Oh. But somewhere much, much closer. People were so outraged by the condition of the great leader that riots broke out all over the country. Wolf and his people became the spearhead of the revolution. Revolutions are tough times. Tough times require tough measures. And tough measures need tough men to carry them out. And this was how Frank got everything back. A job. A family. And a nice place to live.
Jezus Maria. No ostatecznie mam wrażenie, że nie wiem, czy to mogłoby się pozytywniej skończyć. Rozjebaliśmy władzę, zrobiliśmy ekspoza całej tajemnicy Wielkiego Wodza, doprowadziliśmy do buntu, do zamieszek, do przewrotu w państwie, do walk, które były totalnie konieczne. Odzyskaliśmy rodzinę, córkę, pracę, jako nie wiem kto w sumie. Czy może oni nazwali pracą bycie, wiecie, rewolucjonistą? Czy może, czy ten nasz dom, który nie wiem, czy on po prostu otoczył, żeby być bezpieczny, czy może tam czegoś nie do końca interpretuję, ale ja mam pytanie ostatecznie. Trochę dziwnie to tam wyglądało. Ewidentnie chodziło o to, że ten wielki wódz tam niby był żywy, niby nie, ale zamknięty kurwa w tym samym swoim fisztanku i kontrolowany tam zdalnie jakąś maszynką, że ktoś się ruszał za niego. Ale Lotte, jakby co miała z tym wszystkiego wspólnego Lotte? Gdzie miała być ta bomba? Bo rozumiem, że ta bomba miała, nie wiem, wysadzić kurwa stadion może? A może studio? Gdzie to wszystko się tam odbywało? Nie jestem pewien. W każdym razie ona chciała ją zdetonować, ale cóż, Wolf był zbyt sprytny i podmienił bombę i zamienił jej miejsce. A ja chciałbym, tak jak już mówiłem, zobaczyć jeszcze jedną opcję. Pogadać z Wolfem i zobaczyć, czy mam opcję jakby nie chcieć wrzucać tej bomby. Po prostu odmówić mu podłożenia bomby. Co się wtedy wydarzy, czy zakończenie będzie inne? Poczekam, przewinę do momentu, kiedy on tam mi mówi o tej bombie. Czy jest taka opcja, czy nie? Nie zgadzam się, nie jestem mordercą. O kurwa, nie bądź miękka faja, Frank. Te rządzące dupki nigdy nie oddadzą swojej siły, swojej kurwa władzy bez jakiejkolwiek w tej. Brutalności. Dawaj kurwa, albo będzie za późno, weź tę bombę i weź ją tam wrzuć do tego projektora. A potem wypierdalaj w podskokach. Będę ciebie czekał tutaj. Gotowy? Nie. Nie, nie będę mordercą w twoim imieniu. To nie jest kurwa rewolucja, za którą chcę walczyć. O ty tchórzu, to wracaj do swojego zawszonego życia. Nie potrzebujemy cię, Frank. Nie ma miejsca dla ciebie takich jak ty w przyszłości. Cóż, to się zobaczy. Jeżeli jest jedna rzecz, której się nauczyłem, to że nic kurwa dobrego nigdy z brutalności nie wynika. Wypierdalaj, Frank, schowaj się w swojej ciemnej dziurze, tam gdzie jest twoje miejsce. A no cóż, jeżeli ktokolwiek jest tutaj w czarnej dziurze, to jesteś ty. Żegnaj, Wolf. Okej, czyli teraz będzie inny motyw z bombą chyba, nie? Some a little more eagerly than others. Excitement rose when the supporting act finished. Before the main act, the great leader was supposed to give a speech. He did, and the entire nation was watching. When Schmolke switched the cameras in the great leader's studio, the entire nation saw that their beloved great leader was nothing but a puppet. A puppet in a fish tank, even. People were so outraged by the condition of the great leader that riots broke out all over the country. Wolf and his people became the spearhead of the revolution. Revolutions are tough times. Tough times require tough measures. And tough measures need tough men to carry them out. Turned out, poor Frank just wasn't tough enough. Nie! Odjebali nas w ramach rewolucji, kurwa! Goodbye, Frank. O nie! Ja pierdolę! Ale przegrana, nie wierzę. No cóż, cieszę się w takim razie, że to nie było zakończenie, które było moim głównym primary i tym, które zechciałem wybrać. Ja pierdzielę. Okej, dobra, czyli zostaliśmy odstrzeleni w takim razie w ramach buntu i pozbywania się prorządowych łaków. Oj, moi drodzy, no fajne było to zakończenie, ale moje gardło naprawdę mi podziękuje za to, że kolejne gierki, w które będę grał, będą miały voice acting, naprawdę, albo przynajmniej nie będę musiał robić tyle dubbingów. Słuchajcie, kolejny Beholder za nami. Beholder to razem z This is the Police należy do takich dwóch gierek indie, w które naprawdę chętnie gram i chętnie będę grał w kolejne części, kiedy wyjdą, tylko mam nadzieję, że będą miały polskie, naprawdę, namęczyłem się, żeby tutaj to i tłumaczyć, i dubbingować jeszcze raz, tak często myląc głosy. Czy ten Beholder był tak dobry jak poprzednie? Nie mam zielonego pojęcia.
pojęcia. Szczerze, za mało pamiętam poprzednie Beholderów, za dużo gier gram, żeby tak dobrze pamiętać je, żeby wykonać w tej chwili jakiekolwiek porównanie. Ale ostatecznie grało mi się przyjemnie, tylko że naprawdę, jeżeli gra była na, nie wiem, 4 z plusem, to problemy techniczne sprawiają, że daję jej 3. Może z plusem. Ale finalnie było fajnie. Podobało mi się to, że można było doprowadzić do zakończenia, w którym nagle robimy expose wielkich sekretów wielkiego wodza, który tak naprawdę, kurwa, nie żyje, tylko to jest ciało kontrolowane zdalnie. Trochę pojebane. Zakończenie ostatecznie, mam wrażenie, udało mi się osiągnąć pozytywne. Moja żona to pizda, syn chodzi, a nie jeździ na wózku. Córka uwolniona, może jest wolna, żeby być dokładnie taką, jaka się jej podoba. W kraju leje się krew i wszyscy się napierdalają, ale ostatecznie Frank ma w tym wszystkim swoją rolę taką, że jest bezpieczny. On i jego rodzina. To by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli się wam podobało, zostawcie lajka. Ja będę uciekał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych grach. Pa, pa.